Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na Cieszyńskim Lodowisku, a ponieważ sezon zimowy powoli się rozkręca, to z pewnością warto zwrócić uwagę właśnie na łyżwy. Ślizgawki na Cieszyńskim Lodowisku codziennie, oczywiście w wyznaczonych godzinach. A teraz sprawdźmy już, co nas czeka w najbliższych dniach w naszym regionie, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne i sportowe. Dzisiaj 12 grudnia sporo dobrej muzyki w Cieszyńskim Browarze. Przed nami wielki finał trzeciego turnieju wokalnego Puchar Browaru Zamkowego Cieszyn. Jurorem finału będzie m.in. Krzysztof Wałecki, polski muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Frontman zespołu Oddział Zamknięty. Przesłuchania konkursowe ruszają punktualnie o 20, ale na tym nie koniec. Muzyczne wieczory w Browarze również w piątek i sobotę. Wielki finał 12 grudnia. Przyjdźcie wszyscy zobaczyć, przyjdźcie wszyscy dopingować naszych startujących. Na pewno będą potrzebowali Waszego wsparcia. Przenosimy się teraz do Pogórza. W piątek 13 grudnia o 17 w hali sportowej Szkoły Podstawowej odbędzie się świąteczno-charytatywne spotkanie młodzieżowych sekcji piłki nożnej LKS Pogórze. W programie m.in. spotkanie z wybitnymi sportowcami, występy artystyczne, konkursy, niespodzianki, licytacja. W piątek o 18.30 w Cieszyńskim Teatrze musical Głowa do Góry. To najnowsza propozycja zespołu PDB. Czyli kiedy wielka premiera? Przepraszam bardzo, to bardzo ważny telefon pewnie. Tak. Aha, no, fonoholizm w czystej postaci. Najbliższy weekend będzie obfitował w różnego rodzaju świąteczne propozycje. Warto z pewnością zwrócić uwagę na Cieszyn. W sobotę sporo atrakcji na tamtejszym rynku już od godziny 14. Nie zabraknie propozycji dla dzieci, występów, kolędy w laserach. Gwiazdą jarmarku będzie zespół Turnioki. W niedzielę ciąg dalszy świątecznych niespodzianek. Na rynku o 13 warsztaty kulinarne z Michałem Bałazy. Później występy uczniów oraz cieszyńskich gwiazdeczek. O godzinie 17 tradycyjne przekazanie betlejemskiego światła pokoju. Na różnego rodzaju wydarzenia zaprasza również Ustroń. W sobotę od 13 na tamtejszym rynku warsztaty artystyczne, o 15 koncert kolęd. W niedzielę w tych godzinach również warsztaty i koncert. Na jarmark z tradycją warto w najbliższy weekend wybrać się do Wisły. Tam na placu Hofa będzie można zaopatrzyć się w prezenty, ozdoby świąteczne, wziąć udział w ciekawych warsztatach, zjeść co nieco i zadbać o duchową ucztę podczas artystycznych występów. Handel rozpocznie się o godzinie 11, warsztaty o 14, a występy o 16. Dodatkową atrakcją będą prezenty od Nadleśnictwa Wisła, choinki jak marzenie. Przenosimy się teraz do Brennej. Dom Zielin Przytulia zaprasza na wspólne lukrowanie pierników. W wydarzeniu mogą wziąć udział całe rodziny. Organizatorzy zapewniają pierniki, które po udekorowaniu można wziąć do domu albo przekazać na szczytny cel. Licytacje na rzecz Filipka. Start godzina 10. W niedzielę nie będziemy się nudzić również na Zamku Cieszyn. Tam od 11 do 17 różnego rodzaju świąteczne propozycje pod hasłem Zaprojektuj Święta. A teraz muzyczna propozycja. W niedzielę o 16 w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się koncert adwentowy na rzecz remontu kościoła. Wystąpi Wyszobramski Chór Kameralny, który wykona spokojne kolędy oraz pieśni świąteczne. Świąteczny klimat również w Harzlachu. W niedzielę odbędzie się tam drugi gminny jarmark świąteczny. W godzinach od 11 do 14, o 12.30 ogłoszenie wyników konkursu świątecznego. W programie również zbiórka karmy dla zwierząt. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!